Witajcie. Co każdy z nas powinien wiedzieć o luksusie, gdzie wypoczywać oraz jakie miejsce wybrać na biznesowy wyjazd? Znajdujemy się w miejscu, gdzie narodził się luksus w Sopocie. Obecnie znajdujemy się na miejscu, gdzie w 1925 roku doszło do historycznej transakcji za 150 tysięcy guldenów. To właśnie tutaj włodarze miasta zdecydowali się na sprzedaż działki pod kasyno, a później pod hotel. Sopot już w XIX wieku był znanym kurortem na mapie Europy. Jednak lata wojenne uszczupliły znacznie kasę Sopotu i włodarze po wojnie podjęli decyzję, aby tu wprowadzić salę do gry w ruletkę. To okazało się strzałem w dziesiątkę. Dzięki temu Sopot zyskał nowych turystów oraz inwestorów. Po paru latach zdecydowano się na budowę nowego obiektu, luksusowego hotelu, gdzie zamożna i wymagająca klientela mogłaby swobodnie oraz za wzorem miast zachodniej Europy wypoczywać. I tak 29 czerwca 1937 roku otwarto tenże hotel. Był nie lada luksusowym obiektem, 35 metrów wysokości, gigantyczny jak na owe czasy, bardzo luksusowy. Połowa łazienek zawierała wodę słodką i morską. Wszystkie pokoje były wyposażone w telefony. Początkowo hotel nazywał się Casino Hotel, dopiero nazwa Grand Hotel pojawiła się w 1961 roku. Obecnie obiekt nazywa się Sofitel Grand Sopot. Od początku cieszył się dużym powodzeniem, jeśli chodzi o celebrytów, znane osobistości czy też polityków. Za nami znajduje się Aleja Sław, czyli osoby znane i lubiane, które odwiedziły tenże hotel. Zarówno jest tu przedstawiciele nowego pokolenia jak Shakira, czy też legendarni starsi wykonawcy. Mamy Prince'a oraz Miłosza. W tamtej części są politycy i między innymi portret Charlesa de Gaulle'a, który gościł w tym hotelu w 1967 roku. Był na tyle zacną postacią, że nawet jego imieniem nazwano jeden z apartamentów, który pokażemy Wam później. Wnętrza Sofitel Grand Sopot są dosyć klasyczne ze względu na lata budowy i późniejsze rozbudowy tegoż obiektu. I na pierwszy rzut oka mogłoby się zdawać, że nie jest to idealne miejsce dla osób młodych. Wręcz przeciwnie, ja jestem osobą młodą i świetnie się tutaj czuję. Ze względu na bliskość morza, na dodatkowe atrakcje, które czekają mnie wokół i też lifestyle. Po prostu codziennie można wyjść z tego obiektu, biegać po plaży, nawet poza sezonem wysokim, czy też skorzystać z pobliskiego toru rolkowego, z którego akurat ja korzystam cały rok. Sofitel Grand Hotel był świadkiem wielu filmów, między innymi działy się tu akcje do 07 Zgłoś się, Sztos bądź Stawka większa niż życie. Jesteśmy w świetnie doświetlonej restauracji Art Deco. Tutaj możemy zjeść każdy posiłek, właśnie patrząc na morze i też podziwiając bardzo ładną architekturę i wystrój wnętrza, między innymi też randole. Co ważne, jeśli chodzi o ten hotel, to nie tylko wnętrza, nie tylko bliskość plaży, to jest też lifestyle, a mianowicie kuchnia. Gastronomia bardzo dba o to, żeby nawet stali goście, którzy przyjeżdżają tutaj regularnie, nie znudzili się tą kuchnią. Dlatego raz na miesiąc jest zmieniany motyw przewodni tutejszej kuchni. Akurat w tym miesiącu motywem przewodnim są zielone jabłka. Dziś raczymy się wyjątkowym koniakiem Rémy Martin Ludwik XIII. W bardzo fajnej butelce z kryształu Barakat oraz... Baccarat, dziękuję. Oraz ze złotą lamówką, wykonaną z 24-karatowego złota. Jest to wyjątkowy trunek, pochodzi z Grand Champagne, subregionu, który słynie z produkcji koniaków. Julia, jakie smaki czujesz? Na pewno śliwka, ale chyba suszona. Na pewno te smaki są aksamitne i nie tylko śliwka. Mi jest trudno powiedzieć jeszcze... Może marakuja. Koniak powstał w Grand Champagne, w subregionie, który jest znany z najlepszych koniaków. Do tego
wielkimi fanami tego trunku, oprócz Winstona Churchilla, który zdecydował się na świętowanie swojej wygranej w wyborach w 1951 przy tym koniaku, jest także królowa Elżbieta II oraz bliżej Elton John. Niewiele budynków w Sopocie przetrwało wojenną zawieruchę. Mamy rok 1927 i na pewno od tego czasu pozostały trzy oryginalne elementy. Ta poręcz, jest nawet grawer, jeśli chodzi o datę. Różowy marmur. I lampy. Jako ciekawostkę, podobno Rosjanie w 1945 roku, kiedy zdobyli Gdańsk i Sopot, nie zdecydowali się na zburzenie Grand Hotelu, ponieważ zaoferowano im kilka butelek wódki. Możecie się śmiać. Jesteśmy w apartamencie Charlesa de Gaulle'a, dlatego że właśnie w 1967 roku ten apartament gościł właśnie tego znakomitego gościa. Z innych znamienitych gości w 2009 roku gościł tutaj także Władimir Putin, prezydent Rosji. Jest to zupełnie jedyny w swoim rodzaju apartament, niepodobny do innych, jeśli chodzi o design, nazwę i wystrój wnętrza. Jest to najdroższy apartament w całym hotelu. Doba kosztuje około 5,5 tysiąca złotych. Zarówno apartament, jak i cały hotel charakteryzuje się stylem neobarokowym. Mamy tutaj bogate zdobienia, dużo złotych mebli i dodatków oraz ciemne barwy, granatowe fotele. Znowu mamy tutaj styl eklektyczny, ponieważ mamy elementy z neobaroku, z art deco. Każdy z tych guldenów, który był wydany w 1925 roku, wart jest tego widoku za nami. Jesteśmy wczesną wiosną w hotelu i warto zwrócić uwagę, że polskie morze jest świetne również poza sezonem wysokim. Wczesną wiosną mamy dużo jodu, dużo możliwości spacerowych, do joggingu. Naprawdę warto przyjechać tutaj i odpocząć poza sezonem, kiedy jest bardzo dużo turystów. I ten szum fal za nami. W tym obiekcie luksus zdefiniowany jest przez lifestyle, tradycje, historię, bliskość morza. Świetnie się może w tym wnętrzu czuć każdy. Luksus doceniają tutaj ludzie od 90 lat, którzy na co dzień żyją właśnie w luksusie. Sofitel Grand Sopot to lifestyle. Co jeszcze można robić w hotelu? Zaraz zobaczycie. Znajdujemy się w sali balowej hotelu Sofitel Grand Hotel. I znowu baccarat, tym razem u sufitu na żyrandolu. Jeśli chodzi o baccarat, żyrandol i wszystkie ważne informacje, podlinkujemy Wam pod naszym vlogiem. Co jeszcze możemy robić w pięciogwiazdkowym hotelu? Na przykład przyjść na basen. Jest to niedużynkowe spa, ponieważ bezpośrednio z basenu możemy wyjść na taras, na plażę i do morza. Żegnamy się już z Grand Hotelem. Jeżeli podobał Wam się nasz odcinek, subskrybujcie. Subskrybujcie nasz kanał i do zobaczenia.